Dzień dobry moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w pierwszym odcinku z nowego let's playa na moim kanale. I technicznie miał być to premierowy let's play na moim kanale, bo miało się ukazać 19 czerwca 2020 roku. Ale okazuje się, że niestety nie wyrobiłem się z drogą do tej gry. Więc nagrywam go teraz, 22 czerwca o 7:40. No i cóż, dzisiaj, tak jak zresztą możecie zobaczyć po folderze, bo swoją drogą po raz pierwszy pokazuję wam tak bardziej ekran z pulpitu, dzisiaj zagramy sobie w premierową grę, a raczej premierowy fangame od jednego fana. Może nie mojego fana, ale po prostu fana tej oto gry, czyli, a raczej serii. Rayman Redemption. Tak więc zapraszam do oglądania. No dobra, jesteśmy sobie już tutaj w giereczce. Jak widzicie, mamy tutaj już możliwość wciśnięcia byle jakiego przycisku. Tak więc, nie wiem, X. No. I w taki oto sposób gierka się prezentuje. Jest tutaj wszystko git? Tak, jest wszystko git. Mam taką przynajmniej nadzieję. Jest to wersja 1.0.0. I z tego co wiem, istnieje też wersja 1.0.1, którą sobie oczywiście pobiorę, bo zapomniałem sobie w ogóle jej rozpakować. Tak więc następne odcinki będą od wersji 1.0.1, bo się od Capybara też dowiedziałem, że wersja 1.0.0 ma jakiś dziwny glitch w pewnym momencie, więc wolę jednak uniknąć tego typu rzeczy. No i dobra. Czas na synchronizację. Dół, góra, 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 dół, góra. Okej. Więc tak prezentuje się nasz title screen. Moim zdaniem mega ładnie się prezentuje, bardzo ładnie wygląda. No i cóż, zobaczymy co tutaj w tej gierce ciekawego się będzie działo. Tak więc X. Tutaj jak widzicie był mój save testowy, ale sobie go skasujemy oczywiście. I robimy sobie nowy save. Oczywiście standardowo nazwę się POM. W sumie to jest ten remix muzyki z normalnego Raymana 1, bo tak już rozpoznałem po instrumentach, które w tle lecą i w sumie po tym bicie. No i tutaj mamy dwa wybory gierki. Możemy sobie grać na casual mode, czyli będziemy mieli nieskończoność żyć i raczej marne szanse na game overa. Oraz na Classic Mode, czyli mamy szansę na Game Overa i zaczynamy grę z bodajże 10 żyćmi. Tak więc my oczywiście nie jesteśmy casuale, tylko my gramy na klasycznym, czyli podejmujemy się wyzwania. Tak więc... A i zapomniałem, ten let's play będzie swoją drogą na 100%, tak więc jeszcze lepiej. Więc bez zbędnego przedłużania, let's do it! You want to know what's going on? Let me tell you the story of Rayman. In Rayman's world, nature and people live together in peace. The great Protoon provides and maintains the harmony and balance in the world. Sorry, folks, this apparently can't last. One fateful day, the evil Mr. Dark steals the Great Protoon and defeats Batilla the Fairy as she tries to protect it. The Electoons, who used to gravitate all around it, lose their natural stability and scatter all over the world. Troublesome, isn't it? And untidy, too. In this now unbalanced world, strange phenomena begin to occur. Freaks and hostile characters appear, capturing every Electoon they can find. They definitely need a hero to save them now! Don't you think? Rayman to the rescue! No problem. Go and free the Electoons, Rayman, and bring back the Great Protoon from its mysterious kidnapper. But will the bad guys let him do it?
No dobra, jesteśmy już po cutscence, po naszej super wszystkim znanej cutscence z oryginalnego Raymana 1. I tak, troszeczkę sobie tutaj niestety pokrytykuję, bo troszeczkę jest mi przykro, że niektóre efekty w cutscence były bardziej takim screenshotem niż czymś, co mogło faktycznie się ruszać. Mówię tutaj na przykład odnośnie tego, jak Magik opowiadał o Wielkim Protunie, że fajne były te animacje, wiecie o co mi chodzi. I troszeczkę to jest przykre, że nie zostało tutaj to zaimplementowane. Ale tak to fabuła jest cały czas ta sama. Zły Mr. Dark postanowił, że tak powiem, ukraść Wielki Proton, pokonując wróżkę Bethillę, nie księżniczkę. No i przez to, że wykradł Wielki Proton, który utrzymywał harmonię w rozdrożu marzeń, to na rozdroże marzeń zostały zesłane złe duchy, które opętały większość bossów i naszym zadaniem jest nie tyle co ich odpętać, co jeszcze przy okazji pokonać Mr. Darka i odebrać Wielki Proton. No i teraz mamy mapę świata i mamy tutaj pierwszą zmianę. Mamy tutaj znak z zakończeniem poziomu, uśmiechniętą buźkę, save oraz prezent. A raczej to nie jest save, a po prostu znaczek Magika. I w tym let's playu będziemy po prostu wszystko zbierać. I znaczek, i uśmiechniętą buźkę, i Magika oraz prezent. No dobra, no to co? Zaczynamy sobie już z pierwszym poziomem, Pig Plant Woods i let's do it! No dobra, jak widzicie, jako tako w miarę normalnie zaczęliśmy sobie z poziomiksem, bo nie mam tutaj jakichś super wielkich zmian na chwilę obecną, bo tak jak mieliśmy tutaj literkę P, dwa tiksy, w sumie to trzy i czwarty po tamtej stronie i u góry życie, tak jedna rzecz się tutaj zmieniła. O, i przy okazji Grimace przypadkowo przed chwilą włączyłem. Mianowicie mamy tutaj znak z lampką, a raczej z żarówką. Jest to coś, co jest mega fajne w tym fangamie, mianowicie to, że mamy tutaj znaki, które nam podpowiadają jak, co dokładnie co oznacza, że na przykład tutaj jak skoczymy, to możemy za pomocą tego kwiatka dostać się na drugą stronę i tak dalej. To jest nawet spoko, całkiem fajne. Dobra, mamy żyćko, mamy literkę P. I swoją drogą mamy już w tej gierce odblokowane wszystkie moce, jakbyście się pytali. Dlatego mamy tutaj helikopterek, mamy możliwość atakowania pięścią. Biegania też mamy możliwość, tylko czekajcie, który to był przycisk? A, dobra, R2. Bo sobie akurat na pada ustawiłem, nie? Kontrolki. I proszę bardzo, mamy pierwszą zmianę. Jak pamiętacie, w oryginale kończył się tutaj już nasz pierwszy poziom Pig Plant Wood, a raczej pierwsza ta sekcja, a tutaj mamy, kurde, kolejne rozdroże. I tutaj oczywiście gra nam mówi, żebyśmy się po prostu łapali tych krawędzi, żeby po prostu dostać się dalej. Trochę w sumie smutne, że grę zaczynamy z 10 żyćmi, bo troszeczkę wolałem ten klimat 3 żyć, bo trochę było to moim zdaniem sprawiedliwsze. Okej. Chyba wiem o co chodzi. O, i mamy pierwszą klatkę zniszczoną. Swoją drogą w opcjach możemy sobie ten ustawić różne różne tutaj odgłosy, że na przykład możemy sobie ustawić klasyczny odgłos dżungli i tak samo jak klasyczny atak pięści. To jest dosyć całkiem spoko, moim zdaniem. No i tutaj mamy przy okazji ten. Czy chcemy grać na full screenie, czy nie? Wiecie, takie tutaj standardowe opcje. Chcę wam tutaj to zaprezentować, żebyście o tym wiedzieli po prostu. Dobra, to lecimy dalej wtedy. I cały czas mi się myli ten Grimace. A raczej ten, jak to się mówi? Jak to się mówi po polsku? Grymas, no. I tutaj przed chwilą był Tinks, który się świecił na tęczowo. To jest Tinks, który tam daje nam bodajże razy 5 Tinksów, jak zresztą mogliście przed chwilą zobaczyć. No
No i przy okazji była to muzyka z wersji Saturnowej, zakończenia poziomu. I teraz kolejna zmiana. Tutaj normalnie byłaby Liana, która pozwoliłaby nam dostać się do góry na rundę bonusową z Magikiem, a rundy bonusowej z Magikiem teraz nie ma. Natomiast mamy inne rzeczy, kurde, które muszę wam tu pokazać, ale przy okazji mamy tutaj znaczek z Magikiem, więc to jest chyba ważne. I nie wiem, czemu wydawało mi się, że ten znaczek z Magikiem w wersji demo będzie właśnie potem oznaczał, że dostajemy się do rundy bonusowej, a tu jednak taki zong. O, i mamy tutaj nową, kolejną rzecz, mianowicie taka sprężynka. To jest jakby nowa moc, która pozwoli nam odbić się od tej sprężynki na samą górę i tam zdobyciu klatek różnych. Bo tam z tego co wiem są chyba dwie albo ta jedna klatka. Zresztą zaraz zobaczymy. Widać, że Rayman Redemption jest inspirowany wersją PS1, dlatego że w wersji PS1 właśnie leci ta muzyka, która tutaj teraz w tle leci. Bo w wersji na PC ona z jakiegoś powodu nie leciała. Więc jest to trochę takie połączenie wersji PS1, PC z elementami też wersji Game Boy Advance, o których oczywiście potem opowiem. Tutaj oczywiście się już i tak nie dostaniemy do góry, no bo Rayman nie jest w stanie się zmieścić. I odnoszę wrażenie, że te rybki za szybko pływają, kurde. Ale czemu Rayman mi się nie złapał, przepraszam bardzo. Dobra, trochę tego nie skumałem, nie powiem, że nie. O, i mamy tutaj znowu, kurde, kolorowy Tinks. O, i teraz widzę, że jak udało nam się zebrać, a raczej zniszczyć klatkę, to klatka staje się znaczy staje się taka sama, tylko że jest o kolorze złota. O, i z niej Tinksy przy okazji wylatują, więc opyla się jakby niszczyć te już zniszczone klatki. Dobra. O, mój ulubiony traczek się już tutaj odpala. Słyszę go, kurde. Widzę, jak się zaczyna. A raczej słyszę, jak się zaczyna. Dobra, literka P. Dużo nam to zdziałało. Dużo nam to dało, kurde. Widzicie, tak to jest, jak, kurde, nagrywasz z samego rana lecpy. Bo ja to nagrywam przed 8, nie? Bo miałem taką, kurde, ochotę dzisiaj nagrać. Po prostu to. Bo niestety moja sesja z Harry'ego Pottera się zrypała, tak więc trzeba coś na zastępstwo znaleźć. A prędzej czy później i tak bym się zabrał za Redemption, więc no. Nie to chciałem zrobić. W ogóle kolejna rzecz, którą muszę pochwalić, mianowicie to jest to, że kiedy zdobywamy złotą pięść, to w końcu jest ta, powiedzmy, jest ten design tej złotej pięści. W sensie chodzi o to, że jak w Raymanie jeden normalnym zbierałeś złotą pięść, to dalej Rayman w swoim modelu postaci miał białą pięść, a tutaj jak widzicie ma już złotą. I to jest fajne, bo to jest też takie nawiązanie do Raymana dwójki. Bo w Raymanie dwójce oczywiście też tak było. Dobra, dostał wpysk. W sumie mamy tą samą pięść tam u góry, więc walić to już. Mamy i tak lepszą. Ale czasami, kurde, zauważyłem, że Rayman ma jakieś takie problemy z skokiem. W sensie chodzi o to, że czasami on niby skacze daleko, a czasami on skacze zbyt krótko, co powoduje właśnie takie gówniane fejle często. No ale zobaczymy, może to się wszystko pozmienia z czasem, kiedy przywyknę do tych kontrolek. I też mega mi się podobają te nowe animacje, mianowicie na przykład Rayman robiący coś takiego, nie? To mi się mega podoba, bo czegoś takiego nie było w wersji na Playaka 1, Saturna i PC-ta. Co mnie trochę smuci. Ale to też pokazuje, że fani są w stanie zrobić nawet lepsze wersje tych gierek Raymana. Serio, to nawet pokazuje, że fani robią lepsze rzeczy niż twórcy. Co jest trochę przykre w tym wypadku. Ale tak to jest, jak się ma wywalone w swoją maskotkę. Co nie, Ansel? Oczywiście, checkpoint klasyczny, nic się nie zmieniło. No i teraz ten ziomek w ogóle strzela jakimiś takimi dziwnymi rakietkami, takimi coś a la rakietki petardy, coś takiego. One tak szybko wybuchają.
Dobra, tutaj nic nie widzę takiego szczególnego. Teraz, kurde, jest sens troszeczkę dłużej siedzenia w tych poziomach, dlatego że można je na ludzie sobie eksplorować. O, tam mamy prezencik, po który oczywiście pójdziemy. Dobra, tutaj się nic nie zmieniło, bo ci wrogowie byli tutaj oczywiście zaplanowani. Też w oryginale przecież ta trójka się pojawiła. I teraz niszczymy prezencik. Ciekawe, co to jest za fragmencik, co teraz nam wyleciał. To mnie w ogóle zastanawia. No ale dobra, to poziomik mamy zaliczony w sumie. Mega fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. O! Wróżka Betilla. Tak, tutaj oczywiście jest kwestia cały czas ta sama, czyli Betilla mówi, że jest tutaj, aby nam pomóc w naszym zadaniu. Musimy oczywiście... Co? Aha, że udało nam się znaleźć tych... Nie, czekajcie. Musimy znaleźć 3 tuntutemy. O, proszę. Okej. Tutaj była wspominka o Mr. Darku, że trzeba go zgładzić. A, i będziemy musieli tutaj osiąść złego moskita. To już wiemy, o kogo chodzi. Czyżby mamy nowy wątek fabularny? O, widzę tutaj, że mamy prawą rękę tego, Mr. Darka, czyli Dark Toon. A, on nic takiego szczególnego nie powiedział, poza tym, że he, musimy go powstrzymać, dlatego że inaczej jak go nie powstrzymamy, to on nas nie puści dalej. Oczywiście, standardowo. No dobra, no to lecimy z koksem, kurde. To jest właśnie coś, co mi się mega podoba właśnie w tej gierce, że taka właśnie oryginalność jest. Że mamy takiego właśnie minibossa, nie? I muzyka też jest w ogóle epicka, tylko kurde, nie wiem... Wydaje mi się, jakbym skądś znał tę muzykę, nie? No ale tak wygląda jakby walka z tym minibossem, z Dark Toonem. Mega żałośnie łatwy, co nie? No, i w taki oto sposób mamy ukończony nasz poziomik. Nie mamy tylko oczywiście wszystkich klatek, ale tak to te najważniejsze rzeczy mamy zebrane. I tutaj mamy Magikan Challenge, czyli challenge naszego magika. Ale pozwólcie, że sobie na tę chwilę zapiszę. Dziękuję, gra jest zapisana. I w sumie może wam pokażę te challenge magika, bo czemu by nie. Nie wiem czemu, ale kurde, przez te odgłosy, które są tutaj przy napisach, skojarzył mi się teraz Undertale, nie? No ale dobra, mamy tutaj jakby rundy bonusowe, które będziemy mogli sobie zrobić. Jest ich całkiem sporo, jak widzicie zresztą. I mamy tutaj Swinging in the Jungle i w sumie zrobimy sobie tę rundę bonusową, bo jest mega łatwa. No i przy okazji odgłos z Raymana dwójki, bo pamiętam. I to była głupota. To była głupota, ale wszyscy o tym wiemy. Jeszcze raz. I w ogóle te różnokolorowe napisy action są z wersji Atari Jaguar. Patrzcie, jak ten fargame kurde nawiązuje nie tylko do Raymana dwójki, ale też będzie nawiązywał w pełnym stopniu do Raymana trójki. I jeszcze nawiązuje do różnych wersji Raymana jedynki. To jest mega ładne. Znaczy mega ładne, mega fajne kurde. Czadowe, jakby to powiedział jeden osobnik. Ale mi teraz dupiasto idzie, nie? Kurde. Masakra. Dobra, runda druga teraz z tymi kolcami. Najgorzej. Ale widzę, że jako tako nawet mi poszło, więc nie jest źle. Mamy jeszcze jeden punkcik zdrowia. O, i uwaga teraz na ten nowy typ przeciwnika, bo jak widzicie, to jest nowy typ łowcy. Którego można chyba przestraszyć tym grymasem, aczkolwiek tutaj pewności nie mam. Gad, czemu tak gównianie mi idzie? Przecież jak ja ćwiczyłem, to mi szło perfekcyjnie wręcz. Jezu, ale ta gra jest epicka, ta gra jest po prostu świetna, nie? Ej, bez kitu, kurde, to jest...
definitywna wersja Raymana jedynki, nie? Autentycznie. Nie ma innej wersji, to jest definitywna wersja. Żadna wersja na Saturna czy Atari Jaguar nie przebije Redemption, nie? Pod tym względem. To jest Definitive Edition. Ja to będę do końca całego Let's Playa mówił. To jest po prostu Definitive Edition. Jest lepszy od klasycznego Raymana jedynki, tyle wam powiem, nie? No i udało nam się oczywiście tutaj, powiedzmy, pobić czas, no bo 48 sekund i 300 sekundy. I co, mamy zaliczone, więc teraz możemy wrócić do mapy i zabieramy się już za kolejny poziom, czyli za Anguish Lagoon. Na razie tutaj nie widzę jakiejś super zmiany. Dobra, jest zmiana taka, że nie ma tutaj znaku powrotu oraz nie możemy się tam dostać do góry. A przypominam, że wtedy, kiedy dostawaliśmy się tam u góry, to na dole pojawiała się klatka. O, dobra. A tak też można w sumie. Chociaż trochę szkoda, że nie ma tych animacji, wiecie, z tym, że niszczymy klatkę i nagle pojawia się ten taki mini totem, który pokazuje wam, że ej, zdobyłeś jedną klatkę, tylko od razu mamy taką płynną animację. To jest trochę szkoda, ale w sumie też daje trochę takiej oryginalności. O, i to jest w ogóle też przesrane, jak tutaj te kwiatki mogą okazać się ruchliwe. W sensie takim, że za tymi kwiatami może stać wróg, nie? O, i tutaj oczywiście moc łapania się kółek, ale my nie mamy takiej możliwości, więc kółko jest wyłączone, co też jest mega fajne, bo w oryginalnym Raymanie 1 było coś takiego, że po prostu miałeś to kółko, ale kiedy je uderzałeś, to praktycznie nic się nie działo, nie? I jesteś porobiony, typie. Tam po drugiej stronie jest prezent! Ej, jak ja się mam tam dostać? Jest w ogóle taka możliwość się tam dostania? Ty jest! Idziemy tam, kurde. Ja bym miał nie zdobyć prezenciku? No kurde. Kolejny jakiś symbol tutaj dostaliśmy, nie mam pojęcia co to jest, ale naprawdę mega, mega ładnie się to prezentuje moim zdaniem. Będziemy wszystkie te prezenciki zbierać oraz robili ultra 100%, tak więc będziemy zbierali wszystko. Wszystko. Ale mega się jaram, kurde, grania w tę grę, Jezus Maria. O, i mamy tutaj ekskluzywną ścieżkę, w sensie nową ścieżkę w zasadzie, bo tego nie było w oryginalnym Raymanie 1. I już na samym starcie oczywiście fejkowy kwiatek, bo jak żeby inaczej. O, mój ulubiony traczek teraz leci w tle, ja pierdziule, kurde. Ale ta gra jest epicka! Ale ta gra jest epicka, moi drodzy, Jezus Maria. Sorry, że ja się tak podniecam, ale po prostu moja śmierć, ta. Nie, ale tak na serio, mega się jaram tą gierką, mega się jaram. Niby to jest fangame, ale czuję, jakby to po prostu twórcy zrobili, nie? Chociaż, tak jak już zresztą wspominałem, mam wrażenie ostatnio, że fani robią lepszą robotę niż sami twórcy, nie? Co jest mega przykre. Bo mimo, że o Ubisoftie mam zdanie, jakie mam, to jednak to oni w końcu są odpowiedzialni za serię Rayman i trochę to jest przykre, że twórcy mają tak wysrane w tego Raymana, nie? Mega to jest przykre. Tutaj nic na dole nie ma? Wolę się upewnić mimo co, nie? Bo jednak nie chciałbym czegoś ominąć. Mówię, w tym let's playu musicie się nastawić, że będzie tutaj ostry exploring, dlatego w niektórych poziomach będziemy mogli siedzieć troszeczkę dłużej niż zwykle. Bo będę chciał po prostu zebrać wszystko. No dobra, czyli teraz będziemy mieli... teraz będziemy mieli normalnie konfrontację z Bzitem. Bzit! W ogóle po tej gierce, jako następny let's play z Raymanów, to planuję Raymana Revolution. Bo w końcu wypadałoby się za to zabrać.
Ta, tutaj Bzit oczywiście mówi, że to jest jego dom i on nie pozwoli, żeby tutaj żaden intruz tutaj czyhał, więc po prostu będzie chciał się z nami rozprawić. Na razie konfrontacja wygląda tak jak zwykle. O, tutaj widzę, że mamy małą zmianę, mianowicie, że on będzie strzelał teraz z swojego żądła. Mega fajne, mega, mega mi się to podoba. Mega fajna różnica, no. Mega fajny dodatek w sumie. Mega fajne urozmaicenie. Dobra. Teraz unik, 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 za wszelką cenę unik. Nie możemy dać się zwieść. Zawieść, zwieść, whatever. Uwaga, uwaga. I jeszcze jedno HP. Dawaj, 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 dawaj. I po bosie, kurde, żałośnie łatwy. O, i mamy achievement. Co też jest mega fajne, że w tej gierce są achievementy. Friends forever, dokładnie. I w taki oto sposób Rayman i Bzit stali się brosami. O, i mamy teraz możliwość strzelania. Fajnie, fajnie. Czegoś takiego nie było w wersji na PS1. Ani w wersji na PC. Więc to jest też mega fajne urozmaicenie, że możemy tak se strzelać. Naprawdę mi się to podoba. Jezu, te zmiany są mega fajne, nie? Mega super. Mega mi się to podoba. Co tu w ogóle mamy? O ty! Mamy mocniejszy ten atak? O kurde! O, i to nieszczęste życie, kurde. O, i checkpointik, bo pamiętam, że w tamtej sekcji nigdy nie było checkpointa, nie? Żałosny typ, frajer. O, dobra, mamy to, co trzeba było zebrać. Kolejny checkpoint. Dobrze. Ty, mamy praktycznie prawie wszystkie klatki. Fuck, życie tam się pojawiło najgorzej, ale mnie gra strollowała. No nie. Ale to było wredne. Ale to było wredne ze strony gry. Aj. Dobra. I teraz jakby po pokonaniu Anguish Lagoon odblokował nam się Swamps or Forgetfuls, czyli po prostu bug dla zapomnienia, oraz drugi świat, czyli Bandland z poziomem Bongo Hills. I tutaj na dole mamy Bethilda's Garden, więc zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Aha, czyli kiedy zniszczymy 10 klatek, to wtedy dostaniemy od niej upgrade życia. Coś jak, kurde, w Raymanie dwójce, widzicie? Patrzcie, jakie nawiązanie. No ale dobra, dobiliśmy do pół godziny. Myślę, że tutaj sobie zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Kurde, przepraszam, jeżeli kogoś triggeruję tym ciągłym podniecaniem się, ale naprawdę, kurde, ta gra jest epicka. Ta gra jest epicka. Serio, naprawdę polecam każdemu sobie w to zagrać. Oczywiście link pozostawię w opisie, żebyście sobie pobrali, bo naprawdę szykuje się z tego ładny let's play na zastępstwo za Harry'ego Pottera, dopóki tam nie dojdę. No i w sumie też planowałem nagrać tego Raymana Redemption, tak więc... Moi drodzy, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się ogólnie w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, tak jak i ten let's play, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. No i oczywiście polecam wbić na grupę na fejsie, jak i na Discordzie, linki pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rayman Redemption na peceta. Trzymajcie się, cześć i pa pa!